Czołem, czołem, kromka z rosołem, witajcie moi mili w kolejnym materiale na kanale, w kolejnym odcinku z Rainbow Six Siege, a dzisiaj mam dla was przecieki i informacje, które niedawno zostały znalezione przez użytkownika Artex3 na Reddicie, a te informacje oczywiście z plików gry zostały przez niego wydobyte, a tyczą się one przede wszystkim, słuchajcie, operacji Chimera i tej misji Outbreak, czyli tego, o czym za każdym razem wam w przypadku tych materiałów mówię, jeżeli chodzi chociażby o analizę pliku numer 1, czy też pliku numer 2. Jeżeli nie wiecie za bardzo, o co chodzi, to odsyłam do opisu. Tam macie linki do materiałów, które powinniście nadrobić, zanim zabierzecie się za ten, chociaż nie musicie. W każdym razie, słuchajcie moi drodzy, przede wszystkim mamy dosyć sporo nowych informacji. Część z nich można brać za pewnik, część z nich pewnie nie do końca, aczkolwiek warto się nad nimi wszystkimi zastanowić. Także słuchajcie, zaczniemy od broni, od trzech nowych broni, które zostały znalezione teoretycznie, ich zapiski w plikach gry, bądź też ogólnie Artex 3 doszedł jakoś do informacji na ich temat. Przede wszystkim teoretycznie, kiedy już operacja Chimera wyjdzie, będziemy mieli do dyspozycji trzy pukawki. Przede wszystkim karabin POF 9, do tego kolejny Sarich 308. Sarich 308, słuchajcie, to jest karabin produkcji rosyjskiej, wyprodukowany w 2000 roku. Jest to karabin typu bullpup oraz do tego mamy dostać strzelbę Acheson AA-12. Jest to, moi drodzy, amerykańska strzelba automatyczna, modernizowana i udoskonalana od roku 1987. I ta strzelba, słuchajcie, ma magazynek bębnowy o pojemności od 20 do 32 naboi. I jest to strzelba automatyczna, także może być dosyć hardkorowo. Do tego mamy dostać nowy tryb gry, który aktualnie nosi nazwę, bądź też taki pseudonim roboczy, Fury, czyli Furia, i jest dostępny do pogrania w dwóch wariantach, tak jak tutaj nam Artex 3 wyczytał z plików gry, w wariancie pierwszym, czyli Kampania, oraz w wariancie drugim, czyli Dungeons. Dungeons po angielsku to po prostu lochy, także nie wiem do końca, jak się na to zapatrywać, no ale w każdym razie Kampania oraz te lochy, te dungeony, jakkolwiek by tutaj nie mówić. I teoretycznie będzie podobno możliwość również w tym trybie gry, w trybie gry Fury, zagrać customowe gierki. Do tego źródło twierdzi, że mamy dostać również nowy tryb PvP, czyli no tak jak mamy chociażby bomby, czy też zakładnika, czyli po prostu multi. I ten tryb teoretycznie nazywa się Reborn, czyli coś pokroju nowonarodzonego. Jednak do końca nie wiadomo, jak ma się to łączyć z tą całą misją Outbreak, z tym zombie, o którym wcześniej mówiliśmy, bo z jednej strony dodawanie, słuchajcie, zarówno trybu PvP oraz trybu PvE do jednego sezonu, no to tak za dużo troszkę. W każdym razie, na razie tutaj takie są przypuszczenia. Czyli mamy, tak jak mówiłem, tryby gry Fury oraz tryby gry Reborn. Teoretycznie, oczywiście nie na 100%. Do tego mamy dostać trzy mapy, co najmniej trzy mapy. Junkyard, Hospital oraz Resort. I to już, słuchajcie, zostało potwierdzone wcześniej na tym poście forczanowym, o którym wam wspominałem, również była o tym mowa. Także chyba można powiedzieć, że te trzy mapy co najmniej dostaniemy. Te trzy mapy odnośnie trybu tego PvE, czyli trybu o misji Outbreak, tym pseudo-zombie. I też mamy potwierdzenie na temat wrogów, teoretycznie, z jakimi przyjdzie nam się podczas tego trybu PvE, tego trybu zombie, misji Outbreak, czy jakkolwiek sobie to nazwiecie. Mamy informacje na temat przeciwników. Kiedyś wspominałem wam na temat tych naszych oponentów, dosyć mocno podobnych do postaci z Left 4 Dead 2. I podobne archetypy mają podobno występować również w Rainbole. I ma to być 5 rodzajów przeciwników. Grunt, Rhino, czyli taki chyba dosyć potężny nosorożec, jakbyśmy to mogli nazwać. Router, Critter oraz Leader. Co konkretny przedstawiciel miałby robić, na razie na ten temat nic nie wiadomo. Do tego też udało się wyrwać listę konkretnych misji, konkretnych obiektywów, które mamy robić według tej całej misji
misji Outbreak, tej misji zombikowej. Część z nich jest, słuchajcie, nie do końca poprawna, część z nich jest zdublowana, część z nich może się zupełnie inaczej nazywać, aczkolwiek tak jak teraz widzicie, no teoretycznie można brać pod uwagę, że będzie powiedzmy 5 takich chapterów, 5 takich rozdziałów tej naszej całej przygody i w każdym z nich będzie trzeba robić coś innego, a może ten chapter 00, czyli te oznaczenia po prostu określają daną rozgrywkę, czyli podczas jednej rozgrywki trzeba będzie zrobić tyle i tyle rzeczy, aby po prostu przejść do chaptera 01, 02, 03. Do końca nie wiadomo, ale tak jak zresztą widzicie, prezentuje się to następująco. Mamy tutaj chociażby stację policji, mamy dojść do jakiegoś pomieszczenia z amunicją, bądź też z pukawkami. Później mamy obronić tej pozycji, mamy z powrotem odbić garaż, później znowu mamy na przykład obronić garaż, na koniec coś pokroju obiadu oraz stodoły, czyli barn, i na samym końcu mamy na przykład zniszczyć kapsułę kosmiczną. No wydaje się być to dosyć dziwne i ciekawe, no ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. I tak, słuchajcie, z tego co możecie wyczytać, podobno włącznie z tą całą misją Outbreak mamy tutaj mieć do czynienia z kosmitami, z tego co można wyczytać na Reddicie. Nie wiem, na ile to może być prawdziwe, ale podobno ci kosmici i ta cała infekcja, która ma miejsce włącznie z tymi kolcami, o których wam mówiłem w poprzednim materiale, ma związek właśnie z tym barn, czyli z tą stodołą, o której mowa była przed chwilą i którą teoretycznie widać. No cóż, no zobaczymy. Tutaj nasze źródło, czyli nasz kolega, który to wszystko pokazał, no ciężko mu tak naprawdę pomyśleć nad tym jakoś rozsądnie. I nie wiem, pada przypuszczenie, że Ubisoft stara się przez obecność tych kosmitów delikatnie zaanonsować jakiś teoretycznie nowy tytuł. Ale to tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie domysł, także nic pewnego. Może by coś w tym było ciekawego, no bo tak jeszcze kosmitów do tego dodawać, to tak, no nie bardzo mi się już zupełnie to nie dodaje. W każdym razie warto się nad tym zastanowić. Dajcie mi znać, czy byście chcieli kosmitów w Rainbow'le. No już chyba byśmy wszyscy w kosmos odlecieli. Do tego udało się znaleźć jeszcze, słuchajcie, na sam koniec, dosyć ciekawe ślady na temat czegoś, co nazywa się auto turret, czyli jakaś automatyczna wieżyczka, gadżet, automatyczna wieżyczka, który jest pod tagiem Fury w tych plikach gry. Tak samo udało się znaleźć coś pokroju gadget interaction enhanced with engineer. I to również też może mieć związek z czymś, co w przyszłości może zostać dodane. Kto wie, może dostaniemy operatora, który będzie mógł rozkładać jakieś wieżyczki, które strzelają na przykład w jego obrębie. No nie mam pojęcia, tak po prostu o sobie tutaj gdybam. Także moi drodzy, to są te rzeczy, o których dowiedzieliśmy się dosłownie wczoraj, bądź też przedwczoraj. Troszkę informacji takich potwierdzających to, co wydawać by się mogło było pewne, chociażby te mapki 3, które widzieliśmy, czy też te archetypy zombie z Left 4 Dead 2, o których wcześniej wam wspomniałem, parę rzeczy takich dosyć dziwnych i nie wydaje mi się, żeby kurde nagle alieny nam w Rainbow'le skakały i chodziły, no ale słuchajcie, dajcie mi znać, co wy na ten temat sądzicie, pamiętajcie, kromka gada radzi, nigdy was nie zdradzi, zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach, trzymajcie się, pa pa. Dobra, czy pan kromka ma...